Witajcie kochani! Dwa dni temu na moim kanale pojawił się pewien film. Film, gdzie to oglądałem i komentowałem update do znanego nam wszystkim Total Drama Reunion. Dziś za namową jednego widza postanowiłem, że zrobię materiał z tytułem Czego oczekuję od Total Drama Reunion. Tak więc bierzcie coś do jedzenia i picia, jeśli oczywiście macie pod ręką i zapraszam Was na seans. Tak więc pierwszą rzeczą, którą chciałbym, aby została wyjaśniona w Total Drama Reunion, to kim jest ten chłopak, który siedzi obok Beth. No bo oczywiście moglibyśmy spekulować, że jest to jej chłopak Brady, ale wątpię osobiście, że to byłby on, bo Brady zupełnie inaczej wygląda. A więc tą teorię można spuścić głęboko w kiblu. Może to jest jej ojciec albo ktoś z rodziny, a może to jest jej nowy chłopak, bo Brady wolał kogoś bardziej atrakcyjnego? Szczerze powiedziawszy jest to bardzo zastanawiający wątek i liczę na to, że postać ta nie siedzi tam bez powodu, że nie jest to postać z tła po to, by sobie przyjść na rozprawę sądową, a faktycznie jest to ktoś, kto będzie miał swoje 5 minut i przede wszystkim twórcy nam wyjaśnią fabularnie, kto to do diabła jest. Drugą rzeczą, którą chciałbym, aby została wyjaśniona, to jak to się stało, że Izykiel wrócił do swojej ludzkiej formy. Wiadomo jest to fanmate i nie jest to nic oficjalnego od oficjalnych twórców, ale jednak ciekawość mnie zżera, jak do tego doszło, że z obrzydliwego Goluma, który chciał wszystkich unicestwić, Stał się ponownie człowiekiem, w szczególności, że przypomnę, i będę to przypominał na każdym kroku, totalna porażka zawsze próbowała wpajać nam wszystkim, że jest tym reality show. A więc warto byłoby jakoś wytłumaczyć ten wątek, czy Izykiel wypił jakiś antidotum, czy pierdolął go piorum i nagle stał się człowiekiem, czy co dokładnie się wydarzyło i dlaczego tylko on jest tym wyjątkiem, a taka Dakota dalej jest w tym monstrum, którym była od czasów zakończenia Zemsty Wyspy. Trzecią rzeczą to jest coś, co troszkę podkradne od Zardzewiałego, czyli widza, który zaproponował, aby taki materiał powstał. Swoją drogą, bardzo pozdrawiam. A mianowicie, liczę na postęp lub rozwój postaci. By nie wracali oni do formy z pierwszego sezonu, a bardziej rozwinąć ich charakter i ogólnie cechy. Byśmy poznali ich od nowej strony, ale by też nie przesadzić. Ważne byłoby to, aby twórcy te zmiany wypośrodkowali, by też nie przesadzić z jednej skrajności w drugą skrajność. Czwartą i chyba ostatnią rzeczą jest to, jak będą wyglądać wyzwania. Czy coś takiego w ogóle będzie mieć miejsce? Czy bardziej cała ta seria będzie skupiać się na tym, że wszyscy wrócą do obozu Nakła, ale zamiast drużyn i eliminacji, to przez wszystkie odcinki będziemy obserwować, jak wszyscy będą sobie skakać do gardeł, aby zdobyć swoją nagrodę życia? No i piąta rzecz, tym razem ostatnia. To chciałbym, aby został raz a porządnie wyjaśniony wątek relacji Duncan i Courtney oraz Trent i Gwen. Czy to, że oni nie patrzą na siebie wrogo, oznacza, że podobnie zaczęli coś do siebie czuć, czy może to po prostu zwykłe pogodzenie się i nie toczenie ze sobą wojennej ścieżki? A Wy, czego oczekujecie od Total Drama Reunion? Jeśli macie coś ciekawego do zaoferowania, to śmiało piszcie w sekcji komentarzy. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem na kanale, aby otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych, oraz zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem. Jeśli się nie spodobało, możecie ocenić go łapką w dół albo napisać, co ewentualnie moglibyście wy zmienić w tym materiale, aby następne materiały były jak najlepszej jakości. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć.